Pierwszy projekt uchwały zarządu w sprawie pozyskania działki nr 848/2 obręb 4 Krobocza, Kamień Krobocki. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Kamień Krobocza wnioskuje do Prezydenta Urzędu Miasta Krakowa o pozyskanie działki nr 848/2 obręb 4 Krobocza przy ulicy Królewskiej w Krakowie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w celu stworzenia ogólnodostępnego placu miejskiego pod nazwą Rynek Krobocki. Co się dzieje? Paragraf drugi. Wnioskuje się o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki 848/2 obręb 4 Krobocza wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na utworzenie rynku krowoderskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Uzasadnienie. Pozyskanie wyżej wymienionej działki jest niezbędne w celu tworzenia zaplanowanego w latach 50. XX wieku placu miejskiego. Obecnie działka wykorzystywana jest niezgodnie z zapisami umowy wieczystego użytkowania. Jak pewnie Państwu wiadomo, ostatnio pozyskaliśmy informację o tym, że nastąpił, no można powiedzieć, zamach na tą działkę, która, tak jak jest zapisane, już w latach 50., wtedy, kiedy był projektowany cała ta część miasta z ulicą, ówczesną ulicą 18 stycznia, spółdzielnia, wtedy ona nazywała się Nasz Dom, a następnie została połączona z spółdzielnią Gwiazd, otrzymała od miasta Kraków takim rozporządzeniem Miejskiej Rady Narodowej tutaj cały zestaw działek, które zostały przekazane tej spółdzielni z przeznaczeniem na wybudowanie 3 budynków jedenastokondygnacyjnych oraz pawilonu, czyli tych 3 bloków, które do dzisiejszego dnia tam stoją i tego pawilonu, w którym dawniej był Pebex, restauracja Dniepr. Także w tym zakresie ten akt notarialny z 1957 roku został wypełniony. Natomiast obecnie władze spółdzielni usiłują doprowadzić do zabudowy tego placu poprzez budowę takiego pawilonu dwukondygnacyjnego przez całą długość tego placu. Mowa jest o tym, że ma tam być jakiś supermarket po prostu. To oczywiście też jest planowany parking oddzielny, co akurat jest zgodne z naszymi wcześniejszymi co do tego terenu planami, bo również o to wnioskowaliśmy. Przed kilkoma laty rozmowy ze spółdzielnią doprowadziły nas, to przypominałem troszeczkę historię, do takich ustaleń, w myśl których na tym placu została dopuszczona pewna budowa kubaturowa, jednak ograniczona powierzchnią użytkową do maksymalnie 1000 metrów. Było też ustalone, że ta kubatura nie będzie mogła być wyższa niż obecny pawilon dawnego kodeksu. I trzecie ustalenie, że ten budynek, ten pawilon będzie mógł być usytuowany od strony wschodniej, czyli od strony ulicy Nowowiejskiej. No i to zakładało, że właśnie ten budynek będzie zabierał mniej więcej niż 1/3 powierzchni placu, po to, żeby po prostu był jeszcze plac. Natomiast te wszystkie ustalenia zostały przez władze spółdzielni odrzucone i czy dowiedzieliśmy się o tym, że został rozpisany przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na taki właśnie pawilon, który biegnie przez całą długość obecnego parku. No i w tym celu też jest ten projekt uchwały, który ma na celu odzyskanie tej działki w pełnym zakresie dla gminy, aby nie było już takich zagrożeń dla tej funkcji, która jest pierwotną funkcją tego placu i powinna zostać w końcu zakończona, w końcu wypełniona, bo liczymy na to, że finansowe kłopoty gminy Kraków kiedyś będą miały służbę i wtedy może przystąpić do takich działań, które są niezbędne.
tylko, bardzo proszę. Ja mam tylko jedno pytanie, bo w moim przekonaniu się wnioskuje do prezydenta o wygaszenie wieczystego, tak? To wygaszenie jest pozyskanie, ale poprzez wygaszenie, bo... Nie określamy no, ale jak metody. Może być wykup, może być zamiana działek, może być wygaszenie umowy, także... No wygaszenie, no właśnie. Wykup. Więc tutaj... Nie sądzę, żeby miasto się... Bardziej jest realne wygaszenie. Tak, ponieważ jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. No tutaj to pojęcie jest szersze, prawda? Bo znaczy oczywiście naszym zdaniem, co zresztą tutaj jest jakimś sprawozdanie, że powinno iść się właśnie w takim kierunku, bo akt notarialny określa cel i przeznaczenie i też określa ramy czasowe, w jakim mają być dane działania wykonane. One zostały wykonane, niemniej jednak nie ma tam mowy o budowie supermarketu. I właśnie tutaj jest to zasygnalizowanie, że ta niezgodność z aktem notarialnym jest takim elementem istotnym dla nas. Ja czytałam w prasie, gdzie właściwie ta informacja podawana przez dziennikarza była taka, że to prawie już jest jakby na finiszu ta sprawa, że spółdzielnia mieszkaniowa już. Ale co, mają wuzetkę już? Czy są? Tak, mają wuzetkę. Czekają na pozwolenie. Wreszcie w porcie jest rysunek, plan tego wszystkiego. Gdzie czy tu razem? Bo przecież tak, pomijamy taki fakt, że my jako tutaj radni jesteśmy wyrazicielami woli mieszkańców. Mieszkańcy chcą, żeby było tak, żeby ten teren był urządzony w ten sposób, żeby to był ten rynek, gdzie można odpocząć, zaczerpnąć świeżego powietrza i na tyle na ile... Natomiast jakiś, nie wiem, organ ileś tam lat, pół wieku temu podjął decyzję zezwalającą i dał tą działkę tej spółdzielni mieszkaniowej i nie ma siły, żeby to w imieniu ludzi żyjących współcześnie, żeby to zmienić. No nie mogę tego zrozumieć. Skoro my tutaj jako mieszkańcy chcemy ten mieć, chcemy mieć takie miejsce, gdzie się można porozmawiać, idąc z zakupów, przysiąść na ławce. Dlaczego ktoś z uporem maniaka uczepił się tego i ja wiem, że to jest komercja, że ze strony spółdzielni mieszkaniowej, no to jest czysta komercja, to jest sprawa ewidentna. Ale dlaczego osoby decyzyjne po prostu nie biorą pod uwagę vox populi? No nie może tak być. Naprawdę, no ja nie wiem, czy my jako tutaj radni mamy tylko funkcję taką doradczą i właściwie nic ponadto. Nic nie tylko ja mogę sobie pomyśleć, tak idę spać, no spełniłam dobry uczynek i dobry obowiązek, bo brałam udział w głosowaniu, zagłosowałam, żeby... Ale jaki efekt jest tego wymierzany? I tu jest pogrzebany. Ja nie wiem, może tym trzeba się jakoś głębiej zająć. Jest bardzo ważne spotkanie z panem prezydentem. Kolejne, tak, bo wcześniej już były, wtedy kiedy pomysł jakby nie tyle powstał, bo pomysł ma 50 lat, natomiast jakby reaktywacja tego pomysłu. Bardzo proszę. Pan Tarczałowicz w tej sprawie przecież tyle chodził do prezesa, starał się im jakoś przemówić. No i... Ale nie no, prezes wtedy przyglasnął, powiedział, że tak jest oczywiście, a teraz zmienił zdanie. Twierdzi, że jest tylko krowa zdanie. Nie właśnie. Jest jedną kwestią właśnie to, że ten opiniodawczy charakter naszych uchwał i tak naprawdę tutaj się wydaje, że sprawa związana z parkiem wicepremiera Paulo pokazała, że w sumie, gdy tak naprawdę wychodzimy do ludzi i angażujemy ten proszę czynnik społeczny ludzi, to odnosimy znacznie lepsze rezultaty niż
pisanie niż po prostu no, na przykład opiniując WZ, która no nie przeskoczymy tego, że to jest tylko właśnie charakter taki opiniujący i niewiążący. I tutaj możemy oczywiście, każdy z nas poświęcając swój czas na analizę tego, potem może być pewne zażenowanie, że to niczemu nie służy, no ale tak to jest skonstruowane i to nie i tego nie sądzę, żebyśmy to zmienili. Natomiast możemy właśnie jakoś próbować medialnie, czy też zbierać podpisy, czy próbować angażować ludzi, na przykład, zwłaszcza, że akurat kwestia tego rynku koronawirusa, no była już jakieś poparcie, wydaje się, na terenie dzielnicy zyskała i większość, myślę, mieszkańców jest tak naprawdę za tym, żeby to jakoś chronić, ale chciałem, a jeżeli chodzi o właśnie kwestie same takie proceduralne związane z tą sprawą, chciałem się zapytać, na jakim etapie powiedzmy ta WZK, bo ja rozumiem, że ta decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest ostateczna, ale w którym momencie ona się stała ostateczna? Czy ona przeszła całą procedurę, czy była skarżona, czy jakoś, czy była w organie drugiej instancji rozpatrywana względnie przez sąd, czy nie? Bo jeżeli nie była, ja zakładam, że tutaj nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności, ale możemy próbować jakoś właśnie tego, to już nieraz mówiłem o tym rozwiązaniu tego prokuratora, do prokuratora napisać, żeby wniósł na przykład sprzeciw czy odwołanie od decyzji i wtedy jakoś spróbować cofnąć to, że ona jest podważyć tą jej ostateczność, żeby, no bo w tym momencie, gdyby ta sprawa wróciła i była dalej procedowana, to kwestia pozwolenia na budowę odpada tak naprawdę, bo nie ma decyzji ostatecznej o ustaleniu warunków zabudowy, więc tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj jest jakieś, bo tak naprawdę wnioskowanie o uchwalenie planu w momencie, kiedy oni już zaczną, wybudują budynek, no to jest mówiąc kolokwialnie pozamiatane. I pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy się skupić, to spróbowanie doprowadzić do tego, żeby ta decyzja dodatkowa tak naprawdę jakoś, nawet jeżeli ona finalnie się utrzyma, bo podejrzewam, że tam ona jest, no nie, że finalnie podejrzewam, że ona się utrzyma, bo nie ma tak poza takimi przesłankami właśnie, że ten, żeby tam był teraz nowoczesny, to pewnie nie ma jakichś, tak domyślam się, przesłanek, żeby odmawiać, może jakieś by się znalazły, ale tak czy owak, no, gdyby wzruszyć jej ostateczność w tym momencie, no to otwiera się nam pole i zyskujemy czas, tak naprawdę, żeby jakiś dział. Więc tutaj, wtedy na przykład to ten kierunek, zakładając, że powiedzmy miasto by rzeczywiście było, myślało podobnie do nas i ewentualnie byśmy to połączyli z jakimś takim zorganizowaniem, nacisku społecznego, powiedzmy, no to mogłoby przenieść jakiś efekt. Tak, myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga. Tutaj mówimy o, po pierwsze, przekazanie nam tej WZK. Z tego co wiem, to ona została wydana jako z początkiem. Nie, ona nawet została wydana w zeszłym roku. Przepraszam, myśmy opiniowali tą WZK. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie pamiętali. No właśnie. To jest mało prawdopodobne, bo ktoś nie odzyskał na tym, gdzie jesteśmy już uczuleni od paru lat. Bardzo proszę, pan radny Konrad Jarz. Bardzo istotny i szczególnie bulwersujący tutaj w tej sprawie jest fakt, jakiego charakteru to ma być budynek, bo to nie ma być zwykły sklep, to ma być sklep wielkopowierzchniowy. Z informacji, które uzyskałem, połączone z czymś na kształt kolejnej w takiej jakby pseudogalerii, bo oprócz części sklepu wielkopowierzchniowego mają tam się znajdować butiki. I to ma być pawilon dwukondygnacyjny, będący de facto jakąś taką kolejną pseudogalerią i tutaj w centrum miasta, która dołoży kolejny ruch samochodowy, gdzie nie ma miejsc parkingowych. Nie wiem, czy jest przewidziany parking podziemny. Jest. Na 67 samochodów. Za 67 samochodów. Mniej niż teraz. No to no to. No to jest to rodzaj takiej żenującej komedii. To niestety kolejny budynek. Nie ma możliwości, żeby w tym miejscu powstał tak zajmujący i jakby wchodzący w tkankę dzielnicy, w kasę miejską, obiekt handlowy, taką pseudogalerią, to należy zwrócić uwagę podczas spotkania z prezydentem, gdzie miasto bardzo wyraźnie wskazuje miejsca, gdzie tego typu obiekty handlu, bo to myślę, że już można to nazwać
namiastką chociażby takiego handlu wielkopołecznego, gdzie takie miejsca powinny stawiać, są plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie stoją rozwoju miasta, gdzie są wskazane takie miejsca, chociażby okolice Bora Kowalskiego, Zakopianka, Rondolfia, Katynia, ani Krawodrza, nie ulica Królewska. Szczególnie, że tutaj jest Biblioteka, który nie ma swojego parkingu tak. I miejsca parkingowego. 67 miejsc. Ja na budynek bardzo tej skali. Ale jak radny mańczyk? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, spółdzielnia Piasta nie jest tylko prezes czy zarząd. Z tego co się orientuję, to parę lat temu była wola taka członków tej spółdzielni, chociażby poprzez chyba wolne zgromadzenie, czy nawet nadzwyczajne wolne zgromadzenie. I pytanie, co się zmieniło od tego czasu? Czy wtedy to był taki dezyderat, który miał mocy prawnej względem zarządu, czy też po prostu zmienił się prezes, zmienił się zarząd? Ponieważ ta spółdzielnia po raz kolejny nie działa, tutaj się swoim członkom nie wykonuje tej uchwały, którą ci członkowie podjęli. To tak, że to się sami ludźmi jak my, że im po prostu personalnie nie zależy na tym, żeby tam powstało coś niepowierzchniowego. Wszystko wskazuje na to, że zmieniła się taktyka, bo wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z tą uchwałą przed chyba 3 lata temu, tak, tak. To ta uchwała, patrząc z perspektywy, z punktu widzenia władz spółdzielni, była zbyt szeroka, to znaczy ona zakładała, że zostaną przeznaczone na cele budowlane praktycznie wszystkie działki podobnego typu, to znaczy takie, na których można coś zbudować. I one tam były przy ulicy Frygda, ale w miejscach miasta. W związku z tym bardzo szerokie rzesze członków spółdzielni zostały przez to jakby mocno dotknięte i akcja propagandowa tych właśnie zainteresowanych doprowadziła do tego, że członkowie spółdzielni umówili się, że wzajemnie będą blokować sobie te poszczególne lokalizacje do zabudowy i tu powstał taki jednolity front przeciwników tego typu pomysłów. Natomiast w chwili obecnej taktyka jest inna, ponieważ dotyczy tylko tej jednej działki i też władze bardzo mocny akcent kładą na aspekt finansowy, a właściwie korzyści finansowe, które będą płynęły dla członków spółdzielni. Takie są właśnie przedstawiane projekty, właśnie czy miraże, tak nazwijmy, no wielkiej prosperity, jaka będzie czekała spółdzielców z tego tytułu, że będzie można obniżyć koszty eksploatacji budynków i tak dalej, w związku z tym, że będą bardzo duże przychody z najmu tego pawilonu, tego supermarketu. No ja, jeśli można, jedno słowo komentarza, to jestem bardzo sceptyczny co do tego, tych profitów, bo to też trzeba się liczyć z tym, że sama ta inwestycja jest bardzo kosztowna, bo budowa parkingu podziemnego to jest 30% wartości, będzie tego przeciętnować. No nie, jednak środki finansowe na ten cel trzeba Natomiast jest to niespójne ze statutem spółdzielni, który mówi, że wszelkiego rodzaju pożytki przychodzą do, znaczy wchodzą w koszty ogólne spółdzielni, czy przychody ogólne spółdzielni, natomiast poszczególne budynki są rozliczane indywidualnie. Wobec tego mieszkańcy tych budynków tutaj przy ulicy Królewskiej na pewno z tego nie skorzystają. A jeśli to skorzystają w bardzo małym procencie. Tak. Natomiast ja mam pytanie, jak duża jest ta działka 848 przez 2? Jaką to się ma? Całkowita powierzchnia. 4048, tak? Tak. Natomiast to co, jak się nie mylę, to przyjęte wielkopowierzchniowe smyty są ponad 2000 metrów kwadratowych. Czyli oni planowane 3000 metrów. No, czyli to jest już wielkopowierzchnia. Nie, to ja właśnie też tak. Bardzo proszę. Znaczy tutaj myślę, że nie ma co za bardzo liczyć na przychylność samej spółdzielni, no bo to jednak dla spółdzielni czy prezesów jest to raczej zysk i oni odstępując nam dobrowolnie, bez opłat i tak dalej, teren na park rowerski, który de facto nie przynosi żadnych zysków, no to mogli być nawet posądzeni do spółdzielców o pewien sposób działania na niekorzyść, na niegospodarność. Także się bierze rozmowy tutaj z prezesami, kurtuazyjne,
raczej niczego nie wniosą. Tu raczej trzeba jest rok przed wyborami. Także myślę, że te akty, które mieliśmy w Parku Apaulu i na Komunce Królewskiej, czy znowu zbieranie podpisów, czy jakieś zebranie mieszkańców, myślę, że bardziej by może wpłynęły i na, czy na prezydent Kotarbę, czy na prezydenta Majkowskiego. Być może też można by zaangażować radną, która nam tutaj wspomaga panią Basarę. No i w ogóle radny Skrowodzie. I radny Skrowodzie, prawda? Bo przecież mamy tutaj różnych polityków, którzy mieszkają też na terenie Skrowodzie, także może by pomyśleć na to. W tym kierunku, tak. Bo myślę, że samo liczenie na to, że to się samo rozwiąże i pójdzie na wjazd dobrowolnie, powie, no to sobie zróbcie park obywatelski, posadźcie drzewa, no to myślę, że to... Nie zależy na to liczyć. Nie, absolutnie. Wspomnę interesy. Ale działka jest w tej chwili wykorzystywana komercyjnie. Znaczy, nie komercyjnie. Z zasadą można by się pokusić o podsumowanie korzyści, jakie z tego tytułu miała spółdzielnia w ciągu tylu lat. No być może taki tego typu nacisk, czyli właśnie uwidocznienie w jasny sposób, że to wjazd komercyjnie korzystał z tej działki, mimo że zapisy umowy były zupełnie inne i być może tutaj ten bilans zysków byłby wtedy może niekorzystny, natomiast nawet dla spółdzielni. Natomiast w tym momencie no to już to patrzcie w tym kierunku po prostu. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Tak, to jest prawidłowe do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.